Błędy, jakie klienci popełniają przed przystąpieniem do remontu. Głównym i pierwszym błędem, jaki popełniają klienci, jest to, że w momencie, kiedy wynajmują firmę remontową czy firmę budowlaną, nie podpisują z tą firmą umowy. Wszystko dzieje się na zasadzie takiej: zrobi mi pan to, zrobi mi pan tamto, ile pan za to chce. I pan mówi jakąś kwotę, która na końcu może ulec zmianie. Uważam, że należy podpisywać umowy. W umowie ważną rzeczą jest to, aby widniał cały zakres prac, czyli należy dokładnie opisać, jakie prace wykona dana firma w naszym domu. Jeżeli będzie to remont łazienki, w umowie musi być zawarte, czego dotyczy ten remont. Czy dotyczy wymiany płytek, czy dotyczy wymiany instalacji elektrycznej, czy dotyczy wymiany rury od zimnej czy też ciepłej wody. Te wszystkie rzeczy muszą być podane. Drugą rzeczą, która musi być w umowie, to są ceny. Ceny za wykonanie prac oraz możecie poprosić, jeżeli firma będzie dostarczała też materiały, aby firma w umowie zawarła ceny wszystkich materiałów. Co ważne, wymagajcie, aby ceny były podane, były cenami brutto, nie były cenami netto, tak? Aby na końcu nie było niespodzianki, że firma jeszcze powie: jest jeszcze tutaj VAT do zapłacenia. Nie, na umowie wszystkie ceny mają być cenami brutto, czyli to, co widzicie, to zapłacicie. Kolejną rzeczą, która też powinna być na umowie, to jest termin wykonania prac. No wiadomo, tak, jeżeli ktoś przychodzi do was do domu i prawdopodobnie zrzucając płytki, czy wymieniając rury, czy inne rzeczy, nabrudzi, to wy nie chcecie, aby było brudno przez najbliższe, nie wiem, 3-4 tygodnie, 2 miesiące, a może i pół roku. Więc należy tutaj z firmą budowlaną, z ekipą lub z człowiekiem, który tą pracę będzie wykonywał, należy ustalić termin, maksymalny termin pracy. Czyli przykładowo, nie wiem, jeżeli jest to remont łazienki, taka niewielka łazienka w przeciągu tygodnia powinna być zrobiona. Ustalacie przykładowo 7 dni. I to jest ważne. Termin to jest rzecz bardzo ważna. I oczywiście, jeżeli jest termin, no to na umowie też powinna widnieć coś takiego jak kary za zwłokę. Jeżeli człowiek ten będzie przedłużał swoją pracę z jakichś niewyjaśnionych względów, nie wiem, sobie pójdzie gdzieś tam, a może dzień wcześniej z kolegami poszedł na kielicha, zachorował, to nie jest wasz problem, to jest jego problem, bo do jego obowiązku nie należało iść z kolegami na kielicha, a jeżeli już poszedł, to nie powinien się doprowadzić do takiego stanu, że na drugi dzień jest nieużyteczny. Dlatego należy według mnie w umowie wpisać termin wykonania prac oraz, co za tym idzie, odsetki karne za przekroczenie tego terminu. Nie wiem, ustalcie sobie 100 zł dziennie. Za każdy dzień 100 mniej. Czemu nie? Można. Mówiliśmy, że umowa powinna mieć zakres prac, umowa powinna mieć ceny za wykonanie prac plus ewentualne też ceny za materiały i ważne, żeby to były ceny brutto, termin wykonania prac, odsetki karne za przekroczenie tego terminu. Co ważne, umowa musi być stworzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, musi być podpisana przez was i zaparafowana każda strona tej umowy. Oraz kolejną ważną rzeczą jest to, aby umowę tę podpisała osoba upoważniona do podpisywania umów. Czyli to nie może być taki zwykły robotnik na przykład jakiejś firmy. To musicie się dowiedzieć, czy on ma upoważnienie. Jeżeli ma upoważnienie, niech mu firma wystawi pisemne upoważnienie, że może zawierać umowy w imieniu firmy. Niestety, jeżeli podpiszecie umowę i będzie to osoba nieupoważniona do podpisywania umów, a wy tego nie sprawdziliście w firmie, no to umowa ta nie ma żadnej ważności. I tylko z tego powodu będą problemy. Punkt numer dwa w błędach, które są często robione, to oszukiwanie się na cenach. Może tak to określę, w taki dosyć prosty sposób. Ogólnie będę mówił tutaj o cenach materiałów. O ile otrzymacie wycenę od firmy budowlanej, która przedstawi w umowie kosztorys wszystkich prac plus materiałów, o tyle, jeżeli chodzi na przykład o, nie wiem, drzwi, płytki ceramiczne, wannę, bidet, WC, zlew czy cokolwiek innego, nie musicie się opierać tutaj o ceny, jakie podaje wam firma budowlana.
Uważam, że pewne rzeczy powinniście sami wybierać. I tak jak w przypadku, nie wiem, drzwi, chcecie mieć jakieś drzwi w domu, idziecie do firmy, która się zajmuje drzwiami i oknami i na wymiar przygotuje wam specjalny rodzaj drzwi, wtedy będziecie mieli pewność, że macie pełną i kompleksową wycenę, czyli kompletne drzwi ze wszystkim, co jest wam potrzebne. Inną opcją to jest jak zwykle market budowlany, gdzie towary są jakie są jakości jakiej są, ale mają też cenę i w pewien sposób spełniają swoje przeznaczenie. Teraz jeżeli idziecie do marketu budowlanego kupić na przykład drzwi, to sprawdźcie, czy te drzwi są kompletne, że nie było niespodzianki, że nie wiem, przywożą wam do domu drzwi, czy też wy sobie je przywozicie do domu, otwieracie, a tam się okazuje, że nie wiem, brakuje klamki za 50 zł i znowu ten budżet zaczyna wam szaleć. Na to należy też zwrócić uwagę. Jeżeli coś kupujecie, to musicie sprawdzić, czy jest to kompletne. Ważne, jeżeli robicie sobie taki kosztorys dla siebie, to spisujcie, czyli notesik, czy smartfon, cokolwiek, gdziekolwiek na czym zapisujecie, spisujcie, co ile kosztuje, tak, że jak później usiądziecie sobie wieczorową porą w domu, w dwójkę, w trójkę, w czwórkę, nie wiem ile was tam będzie, to będziecie mogli stworzyć pełen kosztorys i będziecie wiedzieli, jaki budżet musicie na to przeznaczyć, czy też będziecie mieli jak gdyby taką informację, czy ten budżet, który macie, wystarczy wam na ten remont. Jeżeli chodzi o płytki ceramiczne, to inną opcją, bo jeżeli pójdziecie do marketu budowlanego, to w zależności jaki będzie market budowlany. Są markety budowlane, gdzie mają na miejscu jakiegoś projektanta, który gdzieś tam wam coś na szybko przygotuje i powie mniej więcej ile metrów będzie potrzebnych. Ja uważam, że jeżeli chodzi o płytki ceramiczne, czyli branżę, w której ja działam, płytki ceramiczne, materiały wykończeniowe, luksusowe materiały wykończeniowe do domów, ja uważam, że tutaj powinno się iść do autoryzowanego dystrybutora. Nie wiem, przykładowo autoryzowany dystrybutor Seal Ceramic czy ceramiki Brennero, do takiego się udać. Jaką macie pewność? Macie pewność numer jeden, że przygotują wam projekt. Projekt na podstawie wymiarów, które dostarczycie, bo musicie mieć przynajmniej jakiś rysunek techniczny albo dobrze wymierzone pomieszczenie, w którym będziecie te płytki układali. Więc wybieracie się do takiego dystrybutora i jeżeli chcecie kompleksową obsługę, to w takim punkcie po pierwsze macie ludzi wyszkolonych, czyli nie macie ludzi, którzy coś tam wiedzą, słyszeli, coś tam im powiedzieli. Macie ludzi, którzy są wyszkoleni, są ekspertami w swojej dziedzinie. Przynajmniej jeżeli chodzi o marki, które reprezentuję, osoby, które dostarczają moje produkty, przeszły odpowiednie szkolenie na temat tych produktów. Więc idziecie do autoryzowanego punktu. Tam wam przygotują projekt, zamówią odpowiednią ilość metrów kwadratowych płytki, ilość dekoracji, ile sztuk. To wszystko będzie przez nich przygotowane dla was, dostarczone do domu. W takich punktach często możecie kupić zlewy lepszej jakości niż te marketowe, nie wiem, syfony czy cokolwiek innego. Więc są to punkty, które są dobrze wyposażone i są to punkty, które na pewno jakościowo mają towar lepszy niż ten, który można znaleźć w marketach budowlanych. Bo nie ukrywajmy się, coś co kosztuje 15 zł, a coś co kosztuje 100, mimo że podchodzi od tego samego producenta, to gdzieś coś musi być nie tak, tak? Więc wiadomo, że w marketach głównie chodzi o to, żeby był produkt w miarę tani, chociaż niekoniecznie, nie zawsze tak jest, w miarę tani i żeby wytrzymał ten swój okres gwarancyjny. Jeżeli idziecie do dystrybutora, to często macie towar dużo, dużo lepszej jakości. Przynajmniej jeżeli chodzi o płytki ceramiczne, mogę powiedzieć, że w autoryzowanych punktach u autoryzowanych dystrybutorów płytki są lepszej jakości. Nie będę drążył tego tematu, to może temat na inny film, na inną rozmowę. Kolejnym błędem, który jest w jakiś sposób popełniany, to można to zrobić taniej. I teraz tak, często pojawia się taka postać pana Kazia. Nie wiem dlaczego pan Kaziu. Pan Kaziu mi się kojarzy, to jest taka właśnie osoba, która jest z polecenia sąsiada czy kogoś tam innego. I pan Kaziu to jest ten gościu, który umie wymienić rury, umie poprowadzić instalację elektryczną.
umie zburzyć ściankę, postawić nową, karton gipsy i tak dalej, i tak dalej. Pan Kaziu jest ekspertem od wszystkiego. Zrzuci płytki, położy płytki, bo pan Kaziu to jest człowiek do rany przy uszy i w ogóle. Taki MacGyver. O. Tylko problem jest taki, że pan Kaziu później sobie pójdzie na kielicha, a wam zaczną spadać płytki. Zadzwonicie do pana Kazia, pan Kaziu będzie zwłoki, tak? Więc... zwłoki nie mówię, że martwy, tylko że sztywny, tak? Pijany na ostrym gazie. Więc przepraszam wszystkich Kazimierzy, ale nie wiem, dlaczego mi się kojarzy zawsze taki pan Kazio na budowie, bo tak jakoś... I będziecie mieli tylko problemy, więc zastanówcie się, co wy ewentualnie jesteście sami w stanie zrobić, a do czego jest wam potrzebny, na przykład będziecie potrzebowali do czegoś tam elektryka lub hydraulika, tak? Ja za pewne rzeczy elektryczne, mimo iż mógłbym to zrobić sam, się za to nie biorę. Z takiego względu, że jeżeli jakieś będzie zwarcie, czy coś się stanie, no to nawet już sam ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania, bo to jest samoróbka, tak? Samoróbki budowlane, wiemy jak to działa. Póki działa, jest ok, ale jak coś się zacznie sypać, to później koszty są po naszej stronie i to my, czyli wy, będziecie musieli płacić za takie głupie, proste błędy. Więc odradzam pana Kazia, polecam, wiem, że to więcej kosztuje, ale polecam wziąć firmę budowlaną. No chyba, że chcecie pomalować ściany, no to już chociaż chyba ściany umiecie pomalować, tak? Nie ma tu jakiejś specjalnej polityki. Wałek, farba, jechany. I czwartą rzeczą z tych wszystkich, takie cztery, w czterech się zamkniemy, więcej nie będzie, jest faktura. Polak potrafi, ale Polak jest też mądry po szkodzie. I problemem faktury jest to, że no tam jest VAT, tam jest coś jeszcze, może być coś tutaj, może być tego i tamtego. Wiem, bo ja też tak zrobiłem. Niestety zrobiłem to z samochodem, którym przez błąd mechanika sypnęła mi się skrzynia biegów i mechanik powiedział, ja nic nie wiem. Ten samochód u mnie stał, no ale nigdy w życiu. Ty masz jakiś papier? No właśnie, nie masz papieru, więc się bujasz sam. I faktura jest bardzo ważna. Faktura, mimo iż to w jaki sposób może będzie drożej, ale faktura daje też, jest też formą gwarancji, daje wam gwarancję. Jeżeli coś się stanie, przykładowo z rurką, która pęknie, a robiła to ta firma, no to dzwonicie do tej firmy, wzywacie tę firmę, a nie musicie się tutaj jakoś martwić, tak? I obowiązkiem tej firmy jest przyjść i ten problem rozwiązać. Tak samo, jeżeli chodzi o kafelki. Jeżeli kafelki zaczną wam odpadać, no to jak nie macie faktury, no to sorry, tak? Ja mogę przyjechać, ja, jeżeli dotyczyć będzie reklamacja mojego produktu, z wielką chęcią przyjadę, no ale co, jak nie będziecie mieli faktury, no to też powiem, przepraszam, ale jaki tu jest klej użyty, jaki produkt, jak było przygotowane podłoże i te wszystkie rzeczy, ja to wszystko będę chciał wiedzieć, tak? Ja sobie tego nie wykombinuję jakoś tam skądś. Więc, no niestety, jak nie ma faktury, to jest problem. Faktura musi być. Faktura jest potwierdzeniem, faktura jest gwarancją. Nie odwołujmy się tutaj do jakichś praw internetowych, tak, czy zakupów w sklepie i tak dalej, nie o tym mówię. Mówię tutaj po prostu o kwestii związanej z potwierdzeniem też, że te prace zostały wykonane. Na fakturze najlepiej, żeby to była szczegółowa faktura, żeby były na przykład opisane, jakie produkty zostały wykorzystane w przypadku płytek, na przykład jaki klej, czy podłoże było impregnowane, czy było jakoś zabezpieczone, czy było jakoś przygotowane, żeby produkt był napisany. To jest ważne. To wydaje się może być takie, po co tyle rzeczy na fakturze? Niech będą roboty i wio. Ale jednak jeżeli nie tu, albo na inne jakieś liście jest wszystko wyszczególnione, co było zrobione, w jaki sposób i jakie produkty były wykorzystane, to jest to naprawdę dużym ułatwieniem, dużą pomocą. I to w zasadzie by było wszystko, więc cóż więcej mogę dodać. Udostępniajcie film, nie wiem, polubcie, zalajkujcie. Fajnie jest, jak gdzieś tam widać tą łapkę w górę, bo człowiek wie, że to, co robi, to nie jest tylko takie gadu, 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 a jednak gdzieś tam w jakiś sposób może dał do myślenia, tak? Może gdzieś tam był opinia jakaś, czy zdanie było przydatne, było pomocne.
Zapraszam do obejrzenia innych filmów o wielkoformatowych płytach gresowych, czy jak to w Polsce mówią, spieki kwarcowe, niech będą, więc trochę tego jest. Czekam na Wasze komentarze, na ewentualne fizyczne pytania, co będę mógł nagrać, co będę mógł dograć, jaki film nowy będę mógł zrobić na temat, który Was interesuje, to z wielką przyjemnością. A póki co dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.